26-latek, będąc pod wpływem alkoholu, miał w organizmie niecałe 2 promile. Muszą być wprowadzane rozwiązania, to jest nasz obowiązek jako posłów, które będą w jak najlepszy sposób chroniły obywateli. Sprawca wypadku w Kamieniu Pomorskim usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu za to do 15 lat więzienia. Czwartek, drugi dzień nowego roku, Łukasz Sobolewski. Witam i zapraszam na wiadomości Telewizji Republika. Sprawca tragicznego wypadku, do którego doszło w środę w Kamieniu Pomorskim, usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Ze wstępnych badań wynika, że w czasie wypadku był pod wpływem alkoholu i środków odurzających, marihuany i amfetaminy. Prokuratura żąda dla niego 3-miesięcznego aresztu. Szczegóły tej sprawy w materiale Piotra Pawelca. O skutkach tragicznego wypadku w Kamieniu Pomorskim mówi cała Polska. Wystarczyło kilka sekund i kompletna bezmyślność, by życie straciło 6 osób. 2 dzieci wciąż przebywa w szpitalu. Kierowca, 26-letni Mateusz S., miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i był pod wpływem narkotyków. Został zatrzymany, dziś przyznał się do winy. Zakończyło się przesłuchanie sprawcy katastrofy w ruchu lądowym, która miała miejsce 1 stycznia 2014 roku. Sprawcy zarzucono popełnienie tego przestępstwa pod wpływem alkoholu, jak również po użyciu środków odurzających. Wśród ofiar śmiertelnych jest 9-letnie dziecko, którego nie udało się uratować w szpitalu. Na miejscu zginęły 2 kobiety i 3 mężczyzn, w tym spacerujący chodnikiem policjant z żoną. Dwoje dzieci, które przeżyło wypadek, 8-latek i o 2 lata starsza dziewczynka, jest w szczecińskim szpitalu. Oboje stracili w wypadku rodziców. Chłopiec jest w stanie krytycznym. Dziewczynce psycholog miał dziś powiedzieć o śmierci rodziców, o których wciąż pyta. Od wczoraj stan dzieci się nie zmienił. Chłopiec nadal wymaga intensywnej terapii. Jest w śpiączce farmakologicznej, prawdopodobnie w tej śpiączce będzie przez najbliższe dni. Dziewczynka jest w lepszej kondycji, jest przytomna i jest w stanie stabilnym. Wczoraj po południu pijany Mateusz S. jechał ponad 100 km na godzinę w miejscu, gdzie jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Mężczyzna wjechał w grupę przechodniów. Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego ustawiają znicze w miejscu, gdzie doszło do tragedii. Wciąż trudno im uwierzyć w to, co się stało. Tragedia, tym bardziej, że znaliśmy tych ludzi. Tragedia. Szkoda ludzi. Brak słów. Mamy 6 ofiar śmiertelnych i olbrzymi ból, bo to są mieszkańcy Kamienia Pomorskiego. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wesprzeć wszystkie rodziny. Mateusz S. jechał BMW ze swoją dziewczyną. Choć auto dachowało, oboje wyszli z wypadku bez szwanku. Mężczyzna już raz odpowiadał za jazdę pod wpływem alkoholu. Odebrano mu wówczas prawo jazdy, które odzyskał po roku. Dzień po tragedii, gdy już wytrzeźwiał, złożył obszerne wyjaśnienia. Usłyszał zarzut doprowadzenia do katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. W tej chwili prokurator opracowuje wniosek do Sądu Rejonowego w Świnoujściu, ośrodek zamiejscowy w Kamieniu Pomorskim, o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Policja ustala przyczyny wypadku, nie wyklucza celowego działania. Sam zatrzymany twierdzi, że był to nieszczęśliwy wypadek. Wsiadł do samochodu, mimo że do 3 nad ranem pił alkohol. Wcześniej brał narkotyki. Zanim doszło do wypadku, mężczyzna miał kłócić się ze swoją dziewczyną. Ta kobieta została przesłuchana w charakterze świadka, złożyła zeznania obszerne w tej sprawie. Na chwilę obecną nie ma podstaw do tego, aby przedstawić jej jakikolwiek zarzut w tej sprawie. W Kamieniu Pomorskim trwa żałoba. Jutro w południe w mieście rozegną się syreny alarmowe. Zaplanowane na 5 stycznia uroczystości związane z obchodami 740-lecia nadania Kamieniowi Pomorskiemu praw miejskich ograniczą się jedynie do mszy świętej, która zostanie odprawiona również w intencji ofiar wypadku i ich bliskich. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.